Witam was bardzo, bardzo serdecznie, drodzy bracia, drogie siostry. Cieszę się, że znowu w ten wieczorny czas możemy być sobą razem, że możemy dziś znowu otwierać Pismo Święte, uczyć się, badać. Moi drodzy, dzisiejszym tekstem jest tekst, jak dobrze wiecie, z Kazania na Górze, z 5 rozdziału od wersetu 13. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej się już nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Poprzedni tekst, który jest od początku tego rozdziału, zwany błogosławieństwami, znamy już chyba bardzo dobrze. Od września chyba go w miarę skrupulatnie omawiamy. Poprzedni wtorek zrobiliśmy sobie taką szybką powtórkę od pierwszego do ostatniego, więc myślę, że błogosławieństwa mamy utrwalone. Jak wiemy, w błogosławieństwach Jezus opisuje nam na początku jakby drogę chrześcijanina do Boga, ale potem tak naprawdę opisuje charakter chrześcijanina, czyli kim chrześcijanin jest, albo mówię, że może powiem bezpieczniej, kim powinien być. Ale od wersetu 13 następuje kolejna zmiana. Teraz, wiedząc już, kim chrześcijanin jest, jaki ma charakter, jak jest skonstruowany w sensie duchowym, teraz chrześcijanin powinien to uzewnętrznić w świecie, w którym żyje. I o tym jest ten tekst. To, że jesteśmy ubodzy w duchu, miłosierni, czyniący pokój, czystego serca i tak dalej, to właśnie wszystko jest po to, by stać się światłością świata i solą tej ziemi. To wszystko wcześniej było fundamentem, na którym budujemy teraz naszą światłość i to, że jesteśmy solą. Moi drodzy, chrześcijanin na tym świecie nie jest wyizolowany. Żyjemy wśród ludzi. Wiecie, można się wyizolować. Teraz już raczej chyba rzadko się zdarza, żeby ktoś się wyizolował fizycznie w jakimś tam, nie wiem, na jakiejś pustelni. To są chyba już jakieś zupełnie sporadyczne przypadki, ale można się wyizolować psychicznie, duchowo. Można być wśród ludzi, ale tak jakby nas nie było. Ale o tym to później troszkę. Moi drodzy, te wersety, które przed chwilką przeczytałem, opisują relacje między nami a światem. Albo jeszcze mówiąc inaczej, funkcję, jaką chrześcijanin ma do wykonania w tym świecie. A jest ona opisana przez te dwa obrazy. Przez sól i przez światło. Werset 13, jak sama matematyka wskazuje, następuje po wersecie 12, prawda? I po wcześniejszych. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że werset 12 i wcześniejsze mówią o prześladowaniach. W tych wersetach, kończąc jakby ten cykl błogosławieństw, jest mowa o prześladowaniach chrześcijan. Mówiliśmy o tym, że chrześcijanin, który naprawdę żyje błogosławieństwami, tymi początkowymi do tego siódmego, może być przekonany, może naprawdę się liczyć z tym, że przyjdzie to ósme, czyli prześladowania. I jaki jest odruch, taki naturalny odruch człowieka przed cierpieniem, przed prześladowaniem? No, wycofać się, schować się. Ale te wersety nam mówią o tym, żeby nie. Właśnie nie. Nie chować się. Według tego, co czytaliśmy, rozważaliśmy w błogosławieństwach, wielokrotnie mówiłem o tej drastycznej różnicy, jaka jest między Królestwem Bożym, Królestwem Niebios, jak tu jest mówione, a światem. Więc jednocześnie między nami, chrześcijanami, a światem. Tak naprawdę w tym duchowym znaczeniu to cały czas toczy się stan wojny, napięcia, konfliktu.
Co mamy robić, będąc w tym świecie? Uciekać? No wiemy, że nie. Walczyć? No też nie. Jedno z błogosławieństw mówiło o błogosławieni pokój czyniący. No więc co? No właśnie. Obraz soli i światłości nam opisuje, co mamy czynić, jak się zachowywać. Wy jesteście solą ziemi. Dalej jest napisane, wy jesteście światłem świata. I to opisuje nam naszą rolę, naszą funkcję do wypełnienia. Ale też, może tak pośrednio troszkę, opisuje stan tego świata. I od tego musimy rozpocząć. Dlatego, że aby dobrze zrozumieć swoją funkcję, aby dobrze zrozumieć, dlaczego my musimy tą funkcję przyjąć i należycie ją wykonać, musimy mieć dobrą i właściwą świadomość, jaki jest stan świata. Wiecie, bo dopóki będziemy myśleć, że ten świat jest całkiem w porządku, bo tak patrząc fizycznym wzrokiem, no to w sumie jest całkiem fajnie. Świat się rozwija. Wydaje się, że będzie lepiej, w sensie takim zewnętrznym. Następuje niesamowity postęp technologii, postęp medycyny, psychiatrii i tak dalej. Jednym słowem wydawać by się mogło, no będzie lepiej, bo to wszystko się posuwa do przodu. Ale to nie jest prawda. Biblia mówi zupełnie coś innego. Biblia mówi, że ten świat gnije. Że ten świat jest upadły, zły i grzeszny. I że tak naprawdę jest i będzie coraz gorzej. Sami to możemy zaobserwować w tym wymiarze moralnym. To, z czym teraz się stykamy, było kompletnie nieznane jeszcze może, nie wiem, 20 lat temu. Albo może nawet i mniej. Wiecie, patrząc na ten przykład soli, ja powiem w ten sposób, że świat jest jak mięso. Im dłużej leży, tym bardziej śmierdzi. Może to dosadnie zabrzmiało, ale chyba rozumiemy to przenośnie. Wiecie, gdyby kupić kawał mięsa i zostawić go tak sobie, to po paru dniach już ciężko będzie wejść do tego pomieszczenia. Taki będzie smród. Im dłużej leży, tym bardziej śmierdzi, tym szybciej się rozkłada, tym bardziej się psuje. Mówię o fizycznym mięsie. Ale podobnie jest w duchowym znaczeniu, jeśli chodzi o ten świat. I dlatego potrzebna jest sól. Dlatego potrzebny jesteś ty i ja na tym świecie. Moi drodzy, grzech na tym świecie to jest jak te, nie wiem jak to nazwać, te mikroby, czy zarazki, czy bakterie, które są na tym mięsie i powodują ten proces gnilny. Przykłady? Świat został stworzony idealnie. Pierwsza strona Biblii. Doskonały świat. Idealny świat. Aż nie umiemy sobie go wyobrazić, jak on był doskonały. Ale wskutek grzechu minęło parę pokoleń, czy paręnaście. I co się musiało wydarzyć? Nastąpił potop. Z powodu koszmarnego wyglądu tego świata. Poprzez grzech nastąpiła całkowita degradacja świata i nastąpił potop. I po potopie nastąpiło nowe otwarcie, nowy początek tak naprawdę. Znowu wszystko świeże, wszystko święte, wszystko nowe. Ale wiemy, jak prędko zaczęło się wszystko znowu psuć. Już nie Bóg posyłał potopu czy zagłady na cały świat. Ale choćby strasznym przykładem jest Sodoma i Gomora, które musiały zostać usunięte z tego świata. Ale ktoś powie, no dobra, no kiedy to było? Potop, Sodoma i Gomora, my tutaj w XXI wieku. Ale Biblia coś mówi o naszych wiekach. I to mało optymistycznego. W drugim liście do Tymoteusza, trzeci rozdział, pierwszych pięć wersetów. Musisz wiedzieć, że w czasach ostatecznych nadejdą trudne chwile. Ludzie będą bowiem bardzo samolubni i zachłanni. Staną się pewni siebie i zarozumiali. Zaczną obrażać Boga i lekceważyć rodziców. Będą niewdzięczni, bezbożni, nieczuli, nieustępliwi, fałszywi, nieopanowani, okrutni, nienawidzący dobra. Staną się podstępni, impulsywni i próżni.
Ich własne przyjemności będą dla nich ważniejsze niż Bóg. Ludzie ci będą zachowywać pozory pobożności, w rzeczywistości jednak ich życie będzie miało niewiele wspólnego z Bogiem. Ludzie będą się coraz dalej posuwać w swoich grzechach, pogrążając siebie samych i zwodząc innych. Słuchajcie, to już nie jest coś, co dotyczy prehistorii. To już nawet nie jest coś, co dotyczy czasów apostoła Pawła. To dotyczy nas, czasów ostatecznych. To jest opis tego, co jest dzisiaj. Ale ten werset, z którym zakończyłem, mówi i wybiega dalej jeszcze, że ludzie będą się coraz dalej posuwać w swoich grzechach, pogrążając siebie samych i zwodząc innych. Zerknijmy jeszcze do objawienia Jana. Ostatni rozdział tejże księgi, jednocześnie całej Biblii, 22 rozdział, werset 11. Czytam z ewangelicznego przekładu. Niech niesprawiedliwy dopuszcza się bezprawia. Niech sobie niegodziwy żyje niegodziwie. Lecz sprawiedliwy niech trwa przy sprawiedliwości, a święty niech się wciąż uświęca. Mógłbym tu zakończyć, ale zobaczmy na werset następny. Oto przychodzę wkrótce. To jest kontekst. Oto przychodzę wkrótce. Kochani, bądźmy tego świadomi, że mówiąc o soli i światłości, to też jest kontekst tego, że Pan niedługo wraca. Ale chcę tutaj w tym fragmencie coś innego podkreślić. Ten fakt, że świat zmierza w złym kierunku i będzie coraz gorzej. I znowu z innego przekładu ten sam werset. Ten, kto czyni zło, niech nadal tak postępuje. A ten, kto jest brudny, niech brudzi się jeszcze bardziej. I taki jest jakby stan tego świata. Jezus mówi, wy jesteście solą ziemi. I jaka się pod tym kryje informacja? Że świat gnije i potrzebuje soli. Dalej Jezus mówi, wy jesteście światłością tego świata. I jaka jest tutaj ukryta informacja? No, że świat jest pogrążony w mrokach. Że świat jest pogrążony w ciemności. I to znowu się może kłócić z poglądem takim współczesnym na ten świat. Jak to? Świat w ciemności? Dzisiaj, XXI wiek, możemy tak mówić o średniowieczu. Tam to rzeczywiście ciemnogród. Tam często się mówi wręcz, że średniowiecze, ten ciemny czy zacofany wiek. Ale później, jak ktoś jeszcze troszkę pamięta historię, czy tam z języka polskiego, potem były epoki, które wprowadzały światło. Zwłaszcza oświecenie. Już w samej nazwie to brzmi oświecenie. To było coś, ta epoka, która wprowadziła przez swoją wiedzę, naukę, przez rozwój filozofii i wszystkich innych tych rzeczy, wprowadziła światłość w świat. Taka jest prawda, patrząc na to z tej perspektywy. To pchnęło świat w kierunku rozwoju. Ale to też było dawno. Ale widzimy, co się dzieje ostatnio. To już nawet nie można nazwać postępem cywilizacji, nawet skokiem cywilizacyjnym. To chyba już jakiś szok cywilizacyjny jest. I trudno nie mówić tutaj, że to wprowadza światło na nowe odkrycia, na nowe badania, tak naprawdę na to, co Bóg dawno stworzył. Tylko człowiek to dopiero teraz odkrywa. I prawdą jest, że postęp w tym wszystkim jest fenomenalny. Ale wbrew temu wszystkiemu Jezus mówi to zdanie wy, do mnie i do ciebie. Wy jesteście światłością i solą tej ziemi. Dlaczego tak jest? Rozumiemy, bo to są tylko pozory. Bo to jest tylko ta skorupka. To jest tylko to, co na zewnątrz takie fajne. Ten rozwój wiedzy, technologii, medycyny, ten niesamowity standard życia, który jest nieporównywalny do tego, co był. I mam wrażenie, że to jakby biegnie na dwóch torach z tą samą prędkością. Czyli ten postęp, który jest teoretycznie coraz piękniejszy, ale z tą samą prędkością biegnie degradacja duchowa i moralna. Moi drodzy, jakże wielu ludzi, nawet nie mówię o tych, po których to widać, którzy, nie wiem, są zniewoleni nałogami i tak dalej,
Ale jakże wiele ludzi jest totalnie rozbitych duchowo, choć wyglądają kapitalnie. Wczoraj mieliśmy spotkanie w gronie tam kilkunastu pastorów. Jeden z nich coś opowiadał, że jego żona ma taką szczególną pracę, że no, siłą rzeczy przez pracę spotyka się, jak on to śmiesznie określił, z obrzydliwie bogatymi ludźmi. Mówi, że po prostu ich bogactwo to jest coś, co normalny człowiek, trudno mu w ogóle to pojąć i ogarnąć. Ale mówi, kiedy z nimi trochę przebywa w związku ze swoją pracą. Mówi, to jest po prostu załamana. To są najczęściej ludzie, którzy są wrakiem duchowym, rozbitkowie, bez sensu, bez celu w życiu. Więc tak to wygląda od tej duchowej strony. Gdzie kiedy tak nad tym wszystkim rozmyślałem nie tak dawno, parę dni temu, przygotowując się do dzisiejszego dnia, jadąc do domu, wsiadłem w samochód i jakoś z automatu tam szło radio i słyszę piosenkę. Piosenkę, której tekst brzmi: jeszcze wierzę, mocno wierzę w lepszy świat. Jeszcze wierzę, mocno wierzę w lepszych nas. I to był taki kontrast na moje myśli, o czym myślałem, o czym rozważałem, co czytałem sobie w piśmie. I słyszę piosenkę, że ktoś wyznaje, że będzie lepiej. No nie. My musimy mieć biblijny punkt widzenia. My musimy rozumieć, jak wygląda tak naprawdę świat. Musimy popatrzeć głębiej. Nie na to, co widzą nasze oczy, ale na to, co jest duchowym problemem. Bo jesteśmy solą i światłością. Powinniśmy być. W zasadzie jesteśmy. Jesteśmy. Moi drodzy, zanim przejdę do szczegółów, to parę rzeczy, może dwie, trzy, takie trochę ogólne o soli i świetle. Już sama wygląd tych rzeczy jest totalnie odmienny. Zobaczcie, sol z mięsem. Zupełnie inne. I w kolorze, i w smaku, i w substancji, czy w strukturze. Zupełnie inne. Światło z ciemnością, no to już totalnie inne. To już dwa różne bieguny. I to znowu podkreśla nam tą prawdę, że chrześcijanin i świat to absolutnie dwie różne sprawy. Zupełnie do siebie nieprzystające, a jednak żyjące razem. Druga rzecz to proporcje. Zauważyliście już, że trzeba dużo mniej soli niż mi mięsa? Jeżeli masz, nie wiem, jakąś imprezkę w domu i 2 kilo miecha, to kupujesz 2 kilo soli, żeby to doprawić? Prawda, że nie. Do tej ilości mięsa wystarczy troszeczkę soli, żeby było to okej. Tak samo ze światłem. Ciemny pokój, wystarczy jedna świeczka, a już coś to daje. To ma ogromne zastosowanie, moi drodzy. Bo czasem ktoś może mówić, ja sam w szkole, ja sam w moim miejscu pracy, ja sam w akademiku czy na uczelni, ja sam gdzieś tam na hali wśród pracowników. No co, że ja mogę sam? Wystarczy troszeczkę soli. I może zmienić się sytuacja. Wystarczy płomyk światła i może się zmienić. Więc nie możemy mówić, że jesteśmy sami. Że nas tak mało, że nie mamy wpływu. Nieprawda. Proporcje są takie, że wystarczy szczypta soli, a wszystko się zmienia. W końcu trzeba jeszcze zauważyć, że i sól, i światło, może bardziej sól, mogą też mieć irytujące działanie. Po pierwsze, sama sól w sobie smaczna nie jest. No chyba, że ktoś lubi. Ale sama sól chyba specjalnie smaczna nie jest. Poza tym, jeśli wpadłaby w oko albo gdzieś na ranę, no to jest drażniąca. I to jest też ten element, o którym mówiliśmy wielokrotnie. Element prześladowania. Że sól może spowodować tą gwałtowną reakcję. Przejdźmy już teraz, moi drodzy, do konkretnych funkcji soli. I myślę, że tutaj mam uproszczone zadanie, bo wszystko wiecie. To jest tak często omawiane, to jest tak naturalne, że nie będę się aż tak bardzo na tym
skupiał, bo przynajmniej te dwa główne zadania czy funkcje soli znamy wszyscy. Potem jeszcze o innych troszeczkę wspomnę, które pewnie też znacie, ale nie tak często są wspominane. Ale pierwsze dwie najbardziej znane, czyli sól, której działanie jest antyseptyczne, czyli jakby blokujące psucie się, czyli konserwujące. Wiemy, że przecież w czasach, kiedy Jezus mówił te słowa, oczywiście nie było elektryczności, nie było możliwości schładzania pokarmów, zwłaszcza w takim klimacie jak Izrael, gorącym klimacie. Sól była jedynym możliwością zakonserwowania żywności i działało to świetnie. Natarta żywność czy mięso solą mogła być długo przechowywana. Więc sól powstrzymywała procesy gnilne, procesy rozkładu czy procesy psucia się. To jest oczywiste i myślę, że nie warto się nad tym dalej rozwodzić. Natomiast słowo o zastosowaniu. Jak to ma działać w moim życiu, w twoim życiu, skoro jestem solą tej ziemi? Zauważcie, że Jezus nie mówi: postarajcie się być solą i światłością. Jesteście. Po prostu jesteście. Moi drodzy, myślę, że ludzie w naszym otoczeniu powinni być powstrzymywani od jakby posuwania się naprzód w kierunku zepsucia. Może powiem prościej. Wiecie, powinno być tak, że ludziom w naszej obecności po prostu nie wypada się źle zachowywać. Tak powinno być. Kiedy dołączamy do kogoś, im powinno być głupio zachowywać się nieprzystojnie. Bo wiedzą, kim jesteśmy. Bo wiedzą, że jesteśmy chrześcijanami. I powinno być im bardzo niezręcznie przeklinać na przykład naszej obecności. To powinno być dla nich zawstydzające, krępujące. Albo, nie wiem, nadużywać imienia Jezus. Albo, nie wiem, knuć jakieś tam intrygi, cokolwiek. Nasza sama obecność powinna powodować to, że takie jakby rozmowy powinny cichnąć, kiedy tam jesteśmy. To jest działanie soli. Myślę, że wiele świadectw można by tutaj mówić, ale wspomnę jedno. Kiedyś pamiętacie, myślę, większości naszego kochanego brata Pawła Małysza, którego już nie ma pośród nas jakiś dłuższy czas, ale pamiętam wiele, wiele wspaniałych rozmów z nim tam na tym pięknym Królowie i przytoczę jedno z nich. Mówił, że kiedy pracował w zakładzie pracy, to jeszcze chyba tutaj było w Celmie Cieszyńskiej, mówił właśnie o tym, co przed chwilką powiedziałem, że ludzie się czuli niezręcznie w jego obecności. Ludzie się czuli głupio, kiedy on był, bo nie mogli robić tego, co impulsywnie chcieli. Głupio im było przeklinać, chowali się gdzieś po kryjomu, no wtedy w zakładach pracy jeszcze alkohol się pojawiał, więc chowali się przed nim, bo im było niezręcznie i tak dalej, i tak dalej. Ale też on czuł, że jest wyśmiewany przez nich, może nie wprost, ale poza plecami i też czuł się w tym wszystkim tak nieprzyjemnie troszkę. Ale pewnego razu szedł na pociąg z kolegą, który już dobrze był podchmielony. I w tym stanie, kiedy był już taki wesoły, język był taki swobodny i rozwiązany, to powiedział mu tak: Paweł, nawet nie wiesz, jak ci wszyscy zazdrościmy. My się śmiejemy z ciebie oficjalnie, ale tak naprawdę ci wszyscy zazdrościmy tego, co ty masz w sobie. Tak bardzo byśmy też chcieli to mieć. Taka była prawda. Moi drodzy, sól, która emanuje z nas, znaczy to życie, które jest obrazem soli, które emanuje w nas, powinno mieć naprawdę realny i pozytywny wpływ na otoczenie, w którym się znajdujemy. Mówiąc szerzej, nawet to też działa w skali bardziej globalnej. Kiedyś gdzieś wyczytałem, że XVIII-wieczna Anglia była na skraju rewolucji, równie
tragicznej, krwawej co francuska, ale uchroniło ją ewangeliczne przebudzenie, w którym jakby tą główną rolę tam odgrywał John Wesley. Ale to tak na marginesie, tylko mówię, że w skali makro też to ma wpływ. Ale najczęściej chodzi o tą skalę mikro, nas w swoim otoczeniu. Więc jeśli chodzi o ten element konserwujący, to tyle, bo myślę, że go doskonale znamy i rozumiemy. A drugim elementem soli jest, no, podpowiedzcie mi, wiecie, no pewnie, że smak. Jasne, że smak. Sól nadaje potrawom smak. Za chwilkę uzupełnię, bo nie do końca to jest dobrze powiedziane, że sól nadaje potrawom smak. Kiedyś słyszałem taką rozmowę. Jakieś grono osób jadło zupę pomidorową. W tym przykładzie to jest ważne, że to była akurat zupa pomidorowa. I ta zupa prawdopodobnie była średnio doprawiona, niespecjalnie smaczna. I ktoś powiedział takie zdanie, bardzo fajne. Dajcie szczyptę soli, a pomidory się znajdą. Wiecie, to jest naprawdę głębokie. Ten ktoś nie miał pojęcia, że powiedział coś głębokiego. Ale sól spowodowała, że pomidory się znalazły. Słuchajcie, tu nie chodzi o smak soli, ale o smak pomidorów. Rozumiecie? Sól nie nadaje smaku potrawy przez słony smak. Ono wydobywa smak potrawy. W tym przypadku pomidorów. I to jest tak niesamowicie ważne. Sól nie może zwracać uwagi na nas, ale wydobywać smak Jezusa w nas. I to jest najistotniejsze. Wiecie, ten świat tak naprawdę żyje życiem pełnym smutku, pełnym beznadziei, pełnych ludzi szukających w ogóle sensu i celu w życiu, co jest oczywiście maskowane przez życie, przez uśmiechy, przez czasem jakieś używki, które mają nadać smaku. A obrazowo mówiąc, ich życie jest bez smaku. I moi kochani chrześcijanin, ja i ty, mamy im pokazać, gdzie jest smak. Chrześcijanin, ja i ty, mamy im pokazać, że jest życie ze smakiem. Jezus mówi w Ewangelii Jana 10:10, że dał nam jakie życie? Pamiętacie? Pełne, w obfitości. To jest życie ze smakiem. Obfite życie. W Jego obecności. W relacji z Nim. To jest życie ze smakiem. I my ten smak powinniśmy zademonstrować ludziom w tym świecie. Nie nas, nie sól, ale te pomidory. Używając wciąż tego obrazu. Wiecie, czasem słyszy się świadectwa, teraz już może mniej, ale kiedyś pamiętam, słyszało się świadectwa, czy to przed chrztem, czy w jakichś innych okolicznościach, kiedy ludzie przez 20 minut opowiadali barwnie o swoim życiu w świecie. I z takim entuzjazmem i barwnie opowiadali, jak to kiedyś pili, palili, bawili się, hulali, chodzili na dyskoteki i tak dalej, ze szczegółami. A potem kończą, no i nawróciłem się. No i teraz już nie piję, nie palę, nie chodzę na dyskoteki. Amen. Wiecie, jak czegoś takiego słucham, to bym powiedział, chłopie, ale ty masz smutne życie teraz. Wszystkich przyjemności pozbawiony. Moi drodzy, nasze życie z Jezusem jest życiem ze smakiem. Nasza codzienność z Nim, jeśli jest życiem obfitym, jeśli jest życiem prawdziwie w obecności z Jezusem, prawdziwie w relacji z Jezusem. Moi drodzy, Jezus chodząc po ziemi przyciągał do siebie ludzi. I to było takie autentyczne. On się nie musiał reklamować. On po prostu był sobą. Był autentyczny, miał smak. I to jest wzór dla nas. Moi drodzy, abyśmy byli tak blisko Jezusa, żeby ludzie nam zazdrościli naszego życia innego, pełnego w Nim. Jest jeszcze pewien aspekt tego smaku. Otwórzmy sobie list do Kolosan, 4 rozdział.
Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, słyszycie? Zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. Nasze życie ma być całe zaprawione solą. Nasze postępowanie. Ludzie nas obserwują, patrzą, ale pierwszą rzeczą, oprócz tego, że ludzie patrzą na nasze życie, są nasze usta. Oprócz tego, że jesteśmy obserwowani, są nasze usta. I bardzo dotknął mnie ten fragment, kiedy na niego zwrócił uwagę. A zwłaszcza w innym tłumaczeniu. Posłuchajcie, jak on brzmi w innym tłumaczeniu. Zwłaszcza, że chodzi tam w ogóle, cały kontekst jest tego, że apostoł Paweł jakby prosi o modlitwę w kwestii ewangelizacji, aby miał śmiałość do ewangelizacji. Ten fragment brzmi tak. Gdy jesteście wśród niewierzących, mądrze wykorzystujcie czas. Mówcie im o tym, co jest naprawdę ważne. Zanim będę kontynuował ten fragment, bo on tu się nie kończy, powiem wam, że to słowo mnie przykuło. Mówcie im o tym, co jest naprawdę ważne. Wykorzystujcie czas. Jeśli jesteśmy z ludźmi niewierzącymi, wykorzystujmy czas, mówmy im o tym, co jest najważniejsze. Mówmy im o tym, co jest najważniejsze, co jest naprawdę ważne. Tak mówi Boże Słowo. Często my mówimy o wielu różnych sprawach. Nie mówię, że złych. Czasem jakichś uniwersalnych. Czasem nawet o dobrych. Czasem mówimy nawet świadectwa. Tylko, że czasem nie mówimy tego, co najważniejsze. Czasem nie mówimy tego, co jest naprawdę ważne. A powinniśmy mówić to, co jest najważniejsze. Czyli to, żeby oni usłyszeli albo zastanowili się nad sobą, czy naprawdę spotkali Boga. Czy mają pewność zbawienia? To jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Żeby oni byli skonfrontowani z tym tematem, z tym pytaniem. Czy ja zmierzam do życia wiecznego, czy na wieczną śmierć? To jest najważniejsze. Przeczytajmy raz jeszcze. Gdy jesteście wśród niewierzących, mądrze wykorzystujcie czas. Mówcie im o tym, co jest naprawdę ważne. Niech wasze słowa będą uprzejme. Bądźcie gotowi odpowiedzieć na ich pytanie. Moi drodzy, sól naszych wypowiedzi. To jest ciekawy obraz. Soli nie może być za mało, ani za dużo. Kiedy soli jest za mało, no to potrawa jest niesmaczna. Wracając do jądra tego tematu, kiedy soli jest za mało, to nie mówimy w ogóle o Jezusie. Ale kiedy jest za dużo, to mówimy o sobie, przekierowując wszystko na nas. Pozostaje tylko smak przesolonej potrawy. Podczas gdy nasze słowa mają być tylko zaprawione z solą, aby mówiły o tym, co najważniejsze, aby wskazywały na Jezusa, aby wydobyły smak potrawy, aby wydobyły smak pomidora, aby wydobyły smak Jezusa, a nie koncentrowały się na nas. Abyśmy mówili z miłością, z szacunkiem, z taką pozycją, że nasz rozmówca wie, że nam na nim zależy. I o tym, co najważniejsze. Tak więc, moi drodzy, sól wydobywa smak. Nie nadaje potrawy smak, ale wydobywa właściwy smak. Tak należy to rozumieć. Kolejna myśl, jeśli chodzi o sól. Kiedy zjedliście coś słonego, co jest za chwilę? Pić się chce. Prawda? Dobrze tutaj siostra podpowiada. Pić się chce. To duchowe też ma sens. Mamy być solą, żeby ludzie pragnęli wody. Wody żywej. Mamy być taką solą, że ludzie patrząc na nas zapragną wody żywej. Jezusa Chrystusa. Mam wrażenie, że zegar jest jakiś, chyba źle chodzi, więc muszę przyspieszać. Bo jest jeszcze jeden albo dwa bardzo ważne aspekty soli. Wyczytałem to w księdze Ezechiela.
To jest 16 rozdział. Nie chcę teraz tego odszukiwać całego. Ale tam jest obraz, że w Izraelu dziecko, noworodka po narodzeniu nacierano solą. Nacierano go solą po to, żeby go zabezpieczyć przed infekcjami. Nacierano go solą, żeby był zdrowy, żeby się dobrze rozwijał. To był zabieg higieniczny. Wtedy tak to funkcjonowało. Ale skutecznie funkcjonowało. Myślę, moi drodzy, że to jest niezwykle ważne przesłanie dla nas, rodziców albo i dziadków. Czy nacieramy solą następne pokolenie? Nie wyobrażamy sobie, pod jakimi presjami oni żyją dzisiaj. Czy nacieramy ich solą? Moi drodzy, co to znaczy nacierać solą nasze dzieci? Oni muszą widzieć Chrystusa w nas, prawdziwego. Bo na tym to wszystko polega. To nacieranie solą to jest nasze autentyczne chodzenie z Bogiem. To jest to, że jestem taki sam tutaj w zborze, jak i potem w domu. Jeśli dzieci widzą jakąś obłudę i hipokryzję czy dwulicowość, to nie jest nacieranie solą, wręcz przeciwnie. A dzieci to wychwycą w momencie. W momencie. Moi drodzy, jeśli nie ma zachęty do dzieci, do tego, żeby szukały Pana, a czasem wręcz, wiecie o tym, że ja często na to kładę nacisk. Zachęta to czasem mało. Czasami trzeba użyć takiej pozytywnej presji, żeby ich do czegoś, powiem, zachęcić już delikatniej. Wiecie, znam wiele rodzin, które to nacieranie solą zaniedbały. I tych dzieci już nie ma, przynajmniej na ten moment. Wierzymy, że będą, ale na ten moment jest tak, jak jest. Moi drodzy, jeśli dzieci w naszych domach nie zobaczą w nas autentyczności Jezusa, naszej świętości, naszej inności, naszego rozwiązywania problemów po Bożemu, bo przecież problemy się zdarzają. Wszędzie, zawsze. Ale kwestia, jak je rozwiązujemy. Wtedy nasze dziecko nie będzie natarte solą. Jest duże prawdopodobieństwo, że może nie przeżyć. Mówię o duchowym znaczeniu. Kolejna myśl o soli. W Księdze Sędziów czytamy, nie będziemy tego odczytywać, jest to długa historia, ciekawa zresztą, jak Abimelech spalił pewne miasto Sychem i posypał je solą. Sporo musiało być tej soli, jeżeli na całe miasto. Ale to jest też pewien symbol. Symbol tego, że chciał, tak może robiono, żeby na tych zgliszczach nie wyrastały chwasty i ciernie. Żeby tą ziemię na przyszłość zachować, żeby była kiedyś jeszcze ziemią urodzajną. Nie rozwijam tego, bo przecież została nam jeszcze światłość. A jeszcze jedną myśl o soli. Trzecia Mojżeszowa 2:13. Każdą twoją ofiarę z pokarmów posolisz. Żadnej twojej ofiary z pokarmów nie pozbawisz z soli przymierza Boga twego. Przy każdej ofierze swojej składać będziesz i sól. Jest to symbolem wierności przymierzu. To jest symbol, że ta ofiara zostaje składana przez serce, które wie, co robi. Serce, które składa tą ofiarę z miłości i wierności. Przede wszystkim wierność tu jest podkreślona. Jest to symbol wierności przymierzu. Wierności Bogu i wierności ludziom. Jak Józef na dworze Potyfara. Jak Daniel na dworze babilońskich królów. I chciałoby się powiedzieć, jak chrześcijanin dzisiaj w swoim otoczeniu. Czasem może być dla świata drażniący. Czasem irytująco odmienny ten chrześcijanin. Czasem wzbudzający kontrowersje tych, którzy nie są zbawieni. Ale wiecie co? W ostateczności i tak jest jedyną osobą, na której można naprawdę polegać. I ludzie o tym wiedzą. I to jest tak po tym jedyna osoba, której tak naprawdę można zaufać. Której można powiedzieć całą prawdę. Która zrozumie i która przyjdzie z pomocą.
Chociaż może jak nie ma takiej sytuacji, to będą się śmiać. Ale jak przyjdzie, to wiedzą, że na chrześcijanina liczyć można. Ale chrześcijanina, który jest solą. Skracam już sól, bo zostało mi parę minut na światłość. Wy jesteście światłością świata. Ale przecież w innym miejscu Jezus mówi, ja jestem światłością świata. I tych dwóch zdań nie można odrywać od siebie. Te dwa zdania muszą być łącznie rozpatrzone. Dlatego, moi drodzy, że my możemy być światłością świata tylko dzięki relacji z tym, który jest tą światłością. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 12 werset. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Moi drodzy, jest wiele, wiele fragmentów, mam ich sobie tutaj zanotowanych, ale pomijamy ich, które mówią o tym, że Jezus jest światłością świata, że prawdziwa światłość przyszła z nieba i tak dalej. Moi drodzy, to my dzięki Niemu, dzięki Jego światłości jesteśmy tym, kim jesteśmy. Jesteśmy uczestnikami Królestwa Światłości. W Kolosan zacytuję ten werset, jest napisane, wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego. I zdolnymi nas uczynił, to jest inny przykład, i zdolnymi nas uczynił do udziału w dziedzictwie świętych, tam, gdzie panuje światło. Moi drodzy, jesteśmy światłością tylko dzięki Jego światłu. Jednak ten werset przeczytam, Efezjan 5:8. Kiedyś wprawdzie byliście ciemnością, a teraz jednak światłem w Panu. Poczynajcie więc sobie jako dzieci światła. Werset 11 jeszcze. Nie bądźcie uczestnikami bezowocnych czynów ciemności. Obnażajcie raczej ich bezwartościowość. Moi drodzy, Jezus jest światłością, a my świecimy tak naprawdę Jego blaskiem. Jezus jest światłością, a my w Nim. Dlatego Jezus mówi w kazaniu na górze, wy jesteście światłością świata. I znowu, jak wcześniej mówiłem, wniosek, że skoro jesteśmy światłością, to znaczy, że świat jest pogrążony w mroku. Moi drodzy, Jego słuchaczami, słuchaczami kazania na górze byli ludzie raczej mieszkający, myślę, w miejscach, gdzie nie było latarni. Mam rację? Nie było latarń, bo nie było elektryczności. Na wioskach. Oni pewnie rozumieli, co to jest ciemność. My już chyba nie ogarniamy w ogóle, co to jest prawdziwa ciemność. Może ktoś, kto mieszka na jakimś odludziu, może jeszcze tak. Powiem wam króciusieńko, mi zdarzył się kiedyś taki przypadek, że był tak ciemny poranek, tak strasznie ciemny poranek, że jak wyszedłem poza obręb domu, to nie widziałem własnej ręki. Urodziłem się w tym miejscu. Chodzę tam codziennie przez lata. I 100 metrów od domu nie wiedziałem, gdzie jestem. Wiedziałem, gdzie mam skręcić, tylko nagle czuję, że to już nie jest droga pode mną, tylko zaorane pole. A przecież, mówię, mieszkam tam od urodzenia. 100 metrów od domu, można się było zgubić. Wiecie, zakręciłem się, żeby wyjść z tego, poczułem twardy grunt pod nogami. Problem w tym, że nie wiedziałem, czy iść w prawo, czy w lewo. Było czarno. Zupełnie czarno. I wiecie, kiedy w końcu zobaczyłem jakiś promyczek gdzieś tam z budynku jakiegoś, jaka to radość. Jest już jakiś kierunek, już wiem, gdzie mam iść. Złapałem się już. Ale wiecie, duchowo tak jest wokół nas. Duchowo ludzie są ślepi, tak jak przed chwilką opisałem. Po pierwsze, są ślepi na konsekwencje grzechu. Satan zaślepił ich oczy, że nie wiedzą, dokąd ich życie prowadzi. To jest jeden jakby kierunek. A drugi to, że są ślepi w tym znaczeniu, że już nie wiedzą, co jest dobre, a co złe. Że nie wiedzą, czy to, co robią, jest grzechem, czy nie. Czy to jest dobre, czy to jest złe. Już się wszystko pomieszało. Wiecie, mi też się pomieszało. Nie wiedziałem, czy iść w prawo, czy iść w lewo.
To jest strata, to jest taka dezorientacja. Przypomina mi się, jak Jim Cymbala na, myślę, że znane to nazwisko jest, na synodzie, jak usługiwał, mówił o człowieku, który pokutował u nich w zborze. Brat Cymbala do niego doszedł, zaczęli rozmawiać. Okazało się, że ten młody człowiek był aktorem w filmach pornograficznych. Pokutował. I w końcu pyta pastora, czy to, co robi, to jest złe, czy nie? Czy to jest przerażające? On nie wiedział, czy jego praca w tych filmach pornograficznych, czy jest grzechem, czy nie. On myślał, że to jest chyba dobre, bo przynosiło też to odpowiedni dochód. Moi drodzy, i tak to wygląda, że teraz czasem ludzie po prostu już są zaślepieni i nie wiedzą, czy to, co robią, czy to jest jeszcze dobre, czy już złe. I te dwa obrazy. Światełko w domu, świeczka w domu i miasto położone na górze. Myślę, że uczniowie, czy wszyscy słuchacze, którzy słuchali tych słów, instynktownie pomyśleli Jeruzalem. Prawda? Miasto na górze położone. I fizycznie było na górze położone, rozświetlone, którego było widać z wielu mil. Ale też i duchowo, przecież to jest ośrodek ich kultu, ośrodek ich wiary. To jest ośrodek, świątynia tam jest. No więc miasto położone na górze to Jerozolima. A Jezus mówi, nie Jerozolima, ty, każdy z nas, ja, jesteśmy tym miastem, nie Jerozolima. Nie wiem, co myśleli wtedy słuchacze, ale właśnie my mamy świecić. Teraz pytanie, w jaki sposób? Skąd bierzemy światło? O soli już sobie powiedzieliśmy, skąd nasz smak. A światło myślę, że jeszcze prościej wytłumaczyć. Moi drodzy, użyję znanego obrazu, myślę, że chyba z tego miejsca już też było to mówione, kto wie, nawet czy nie przeze mnie. Światła księżyca. Księżyc świeci? Oj, czasem bardzo mocno, prawda? Ale co jest jego źródłem światła? Księżyc nie ma źródła światła, prawda? Już tu mi podpowiadają słońce. Słońce jest źródłem światła dla księżyca. Księżyc świeci światłem odbitym. I to jest genialny obraz dla nas. My jesteśmy jakby tym księżycem, a słońcem jest Jezus. My tylko odbijamy Jego światło, kierując Go w mroki. Stąd nasze światło. Ale wiecie, tu jest ciekawy obraz w tym. Czy księżyc zawsze ma pełnię? No właśnie. Czasem go nie jest niewiele. Czasem go nie ma. Dlaczego? Kto chociaż troszeczkę to zna, to wie, że wtedy, kiedy kula ziemska wchodzi w te promienie, to wtedy z księżyca robi się rogal. Im bardziej kula ziemska, czyli powiem już tak, jak chcę powiedzieć, świat, staje między źródłem światła a nami, tym mniej świecimy. Rozumiemy? Im bardziej świat zasłania nam Chrystusa, tym mniej świecimy. Naturalnie odbijamy Jego światło. Jesteśmy w pełni, że tak powiem, obrazem tego księżyca. Ale jeśli świat wkrada się, to coraz mniej świecimy. Zamiast pełni już jest tylko rogalek, jeśli w ogóle coś jeszcze jest. Myślę, że bardzo trafny jest ten obraz księżyca. Moi drodzy, jesteśmy światłem odbitym i mamy świecić w tym świecie. Światło, po pierwsze, jak powiedziałem, ma ten czynnik bardzo pozytywny. Tak jak ja byłem spragniony, żeby zobaczyć jakiś promyczek, żeby wiedzieć, gdzie iść. Ludzie tego pragną. Ale ma też i ten czynnik niekoniecznie fajny. Dlatego, bo światło też obnaża uczynki zła. Mówiliśmy kiedyś o tym więcej. Ludzie czasem nie lubią światła. Ale tak powinno być. Powinni się czuć zawstydzeni w naszej obecności. Powinni się czuć zawstydzeni, kiedy jesteśmy z nimi.
I to powinno prowadzić w dwóch kierunkach. Albo powiedzą tak jak do brata Pawła Małysza, zazdrościmy ci, chcemy tego samego. Albo po prostu będą nas, no prześladować to może zbyt wielkie słowo, ale będą nas wyśmiewać. Jak widzicie, temat światłości skróciłem już mocno, ale chcę zakończyć pewną myślą. Rozpocząłem od tego, że naszą rolą w tym świecie na pewno nie jest to, że mamy uciekać, nie mamy też walczyć, ale musimy mieć wpływ na ten świat. Przez to, kim jesteśmy, przez to, że jesteśmy Bożymi dziećmi, przez nasze postępowanie godne naszego powołania, godne tego, że jesteśmy Jego dziećmi. Mamy zwracać uwagę na Boga swoim postępowaniem. O tym mówi list Piotra. Ten werset jeszcze przeczytam, będzie to ostatni. Pierwszy list Piotra 2:12. Również z ewangelicznego przekładu. Wszystkie sprawy wśród pogan prowadźcie w sposób szlachetny. Tak, by ci, którzy pomawiają was jako złoczyńców, przyglądając się pięknu waszych czynów, mogli uwielbiać Boga, gdy przyjdzie dzień nawiedzenia. I tutaj musimy być też w tym ostrożni. Bo wiecie, kiedy chcemy dobrze czynić, kiedy dobrze czynimy, to automatycznie w naturze człowieka jest to, żeby mnie pochwalono. Bo skoro tak dobrze robię, to żeby mnie pochwalono. A tutaj jest zupełnie o coś innego. Kierujemy światło w inne miejsce. Kierujemy uwagę na Chrystusa. Nasze dobre czyny mają kierować uwagę ludzi na Chrystusa. Więc kończąc, moi drodzy, nasz wpływ na ten świat. Nie mamy wpływu na to, czy ktoś zostanie zbawiony, czy nie. Nie możemy go odrodzić. To nie nasza rola. To jest jakby rola Boża. To jest suwerenny Boży akt łaski do każdego człowieka. Ale naszym obowiązkiem jest tak żyć, żeby oni tego zapragnęli. I to jest chyba najważniejsza rzecz. Mamy tak żyć, aby oni obserwując i słuchając nas, po prostu tego zapragnęli. Takiego życia, jakie my mamy. Wy jesteście solą ziemi i światłością świata. To są fakty. To są fakty, które Jezus stwierdził. Ale wiecie co tak naprawdę? Myślę, że dopiero zrobiliśmy fundament pod to, co jest najważniejsze. Ale to już nie dzisiaj. Niektórzy się uśmiechają. Pod główne zastosowanie. Główne zastosowanie wyraża się w wersecie 16. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi. Fakt, że jesteśmy światłem, jest niezaprzeczalny. Każdy, kto jest Bożym dzieckiem, jest światłem. Może tego nie zdążyłem udowodnić ze względu na czas, ale wiele fragmentów o tym mówi, że jakby to, że jesteśmy w Nim, mamy ten sam charakter, tą samą naturę, więc tak samo świecimy. To jest fakt, niezaprzeczalny fakt. Jesteśmy światłem. Problem w tym, że możemy nie świecić. I tu jest problem, że możemy się schować pod ten korzec, jak tu jest to nazwane. I o tym będę mówił następnym razem. Sól. To jest prawda. Jesteśmy solą. Tego nie da się zmienić. Jesteśmy. Ale sól może stracić swój smak. I tu jest problem. I o tym będę mówił następnym razem. Bo dopiero mam wrażenie, że pod to najważniejsze zrobiliśmy wstęp.